Witajcie na naszym kanale, gdzie każde spotkanie jest krokiem ku głębszemu zrozumieniu tajemnic wiary. Dzisiaj przeniesiemy się w czasie i przestrzeni, by przyjrzeć się życiu i niezwykłym dziełom świętego ojca Pio, człowieka, którego mistyczne doświadczenia i zdolności interwencyjne przekraczają wszelkie ludzkie wyobrażenia. Święty ten, znany z cudownych uzdrowień i bezpośredniego kontaktu z boskością, pozostawił po sobie dziedzictwo, które do dziś inspiruje miliony. Zostańcie z nami do końca tego filmu, gdyż odkryjecie informację, która może całkowicie odmienić wasze życie. To nie jest zwykła opowieść, to podróż, która może wprowadzić was w stan głębokiego zdumienia i przemiany duchowej. Zapnijcie pasy, rozpoczynamy naszą niezwykłą podróż. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa, przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie „Jezu, Ty się tym zajmij”, „Jezu, ufam Tobie” lub „Niech Bóg ma nas w swojej opiece”. Dziękujemy. Zacznijmy naszą opowieść w malowniczym Pietrelcina, niewielkim miasteczku we Włoszech, gdzie 25 maja 1887 roku przyszedł na świat chłopiec, który miał odmienić oblicze chrześcijaństwa. Francesco Forgione, bo takie było jego świeckie imię, urodził się w skromnej, głęboko religijnej rodzinie. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą wrażliwość na duchowy świat, opowiadał o wizjach i rozmowach z Chrystusem oraz świętymi, co z początku budziło zdumienie, a nawet niepokój wśród jego bliskich. Gdy Francesco dorósł, jego pragnienie poświęcenia życia Bogu stało się nie do zignorowania. W wieku 15 lat, po intensywnym wewnętrznym zmaganiu i z niezachwianą determinacją, wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów. Wtedy to, na znak nowego życia, przyjął imię, które miało stać się symbolem nadziei dla wielu – Ojciec Pio. To właśnie w murach klasztoru, wśród codziennych modlitw i ascetycznego życia, ojciec Pio pogłębiał swoją duchowość, rozwijając te niezwykłe dary, które w przyszłości uczynią go jednym z najbardziej czczonych świętych w historii Kościoła katolickiego. Jego wczesne lata życia nie były łatwe, ale w tych trudnościach kształtował się charakter mężczyzny, który miał stać się mostem między niebem a ziemią dla tysięcy poszukujących pocieszenia i uzdrowienia. Ojciec Pio był obdarzony niezwykłymi darami mistycznymi, które przyciągały do niego ludzi z całego świata. Jednym z najbardziej znanych darów świętego była stygmatyzacja. Otrzymał on stygmaty, czyli rany Chrystusa, w roku 1918. Te widoczne znaki jego zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa były towarzyszące mu przez całe życie, przynosząc zarówno fizyczny ból, jak i duchową pociechę dla tych, którzy w niego wierzyli. Ale to nie tylko stygmaty stanowiły o jego świętości. Ojciec Pio był również znany z daru bilokacji, czyli zdolności bycia w dwóch miejscach jednocześnie, oraz proroczych wizji, które często pomagały innym zrozumieć ich życiowe ścieżki czy unikać nadchodzących niebezpieczeństw. Jego zdolność do głębokiego wglądu w ludzkie serca sprawiała, że wielu uważało go za prawdziwego przewodnika duchowego. Niezliczone są świadectwa osób, które doświadczyły fizycznych uzdrowień dzięki wstawiennictwu ojca Pio. Jedno z nich opowiada o kobiecie cierpiącej na nieuleczalną chorobę, która po odwiedzeniu świętego i spowiedzi u niego nagle odzyskała zdrowie, czemu lekarze nie potrafili znaleźć wyjaśnienia. Inne świadectwo mówi o mężczyźnie, który po ciężkim wypadku i stracie nadziei na odzyskanie sprawności za sprawą modlitw ojca Pio zaczął stopniowo wracać do zdrowia aż do pełnej rehabilitacji. Te i wiele innych opowieści składają się na mozaikę cuda, jakim był i jest ojciec Pio. Jego życie i dary kontynuują inspirowanie wiernych, którzy widzą w nim nie tylko świętego z przeszłości, ale żyjącego pośrednika między nimi a boskością. Każde świadectwo uzdrowienia, każde opowiedziane przez niego proroctwo buduje most między ziemskim życiem a wiecznością, przynosząc nadzieję tym, którzy szukają pocieszenia i uzdrowienia. Droga do świętości świętego ojca Pio nie była usłana różami.
już od wczesnych lat swojego kapłaństwa musiał zmagać się z wieloma wyzwaniami, w tym z głębokim sceptycyzmem wewnętrznym w jego własnym zakonie. Jego niezwykłe dary i stygmaty, które pojawiły się po raz pierwszy w roku 1918, były przez wielu traktowane z nieufnością i podejrzliwością. Część wspólnoty religijnej traktowała jego doświadczenia mistyczne jako oszustwo lub nawet szaleństwo, co prowadziło do licznych dochodzeń i badania jego przypadku przez przedstawicieli Kościoła. Mimo tych przeszkód ojciec Pio zachował głęboką wiarę i skupienie na swoim posłannictwie duchowym. Z czasem, dzięki swojej niezachwianej postawie, cierpliwości i niezliczonym świadectwom osób, które doświadczyły jego wstawiennictwa, zaczął zdobywać uznanie i szacunek zarówno wśród ludzi świeckich, jak i w hierarchii kościelnej. W miarę jak wiadomości o jego stygmatach i cudach zaczęły się rozprzestrzeniać, coraz więcej osób z różnych stron świata zaczęło pielgrzymować do San Giovanni Rotondo, aby osobiście spotkać się z ojcem Pio i prosić o jego modlitwę i pośrednictwo. Jego zdolność do dotykania serc ludzkich, głębokie zrozumienie cierpienia i pragnienie niesienia pomocy tym, którzy cierpią, przyniosły mu międzynarodowe uznanie. Jego wpływ na innych był nie tylko duchowy, ale również praktyczny. Za jego życia powstały liczne inicjatywy charytatywne, w tym szpital Casa Sollievo della Sofferenza, który do dziś jest jednym z najbardziej zaawansowanych medycznie centrów w regionie. Ostatecznie, niezależnie od początkowych przeciwności, ojciec Pio został uznany za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych świętych współczesnych czasów, a jego życie i dzieło stały się inspiracją dla wielu na całym świecie. Święty ojciec Pio, znany ze swojego głębokiego współczucia i duchowej mocy, zostawił nam pewne znaki, które mogą wskazywać na jego błogosławieństwo w naszym życiu. Te znaki są proste, lecz głębokie w swoim znaczeniu i mogą objawiać się w życiu każdego z nas w nieoczekiwany sposób. Pierwszym znakiem błogosławieństwa od ojca Pio jest posiadanie kochającej rodziny. Święty wierzył, że rodzina to fundament społeczeństwa, ale również miejsce, gdzie pierwsze doświadczamy miłości, akceptacji i wsparcia. Kochająca rodzina to zatem nie tylko źródło radości i poczucia bezpieczeństwa, ale również świadectwo obecności Bożej łaski w naszym życiu. Drugim znakiem, mówiącym o błogosławieństwie ojca Pio, jest dobre zdrowie mimo wieku. Święty ojciec Pio, mimo własnych cierpień i chorób, był narzędziem wielu uzdrowień. Dobre zdrowie, szczególnie kiedy stawiamy czoła wyzwaniom związanym z wiekiem, może być znakiem jego wstawiennictwa i opieki, co daje nam siłę, by dalej żyć pełnią życia i służyć innym. Trzecim i być może najważniejszym znakiem jest posiadanie wiary. Wiara jest fundamentem wszystkiego, czym był ojciec Pio. Posiadanie głębokiej, niezachwianej wiary w obliczu trudności, wątpliwości czy przeciwności losu może być potężnym dowodem na to, że duch ojca Pio jest obecny w naszym życiu, prowadząc nas i umacniając nasze duchowe życie. Te trzy znaki, kochająca rodzina, dobre zdrowie mimo wieku i głęboka wiara, są jak latarnie morskie wskazujące drogę przez trudności życia, przypominając nam o ciągłej obecności i błogosławieństwie świętego ojca Pio. Każdy, kto doświadcza tych znaków, może czuć się prawdziwie błogosławiony, mając pewność, że święty patrzy na niego z nieba, oferując swoje wstawiennictwo u Boga. Święty ojciec Pio, mimo że opuścił ten świat w roku 1968, nadal wywiera ogromny wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Jego duchowa obecność i przesłanie nie zakończyły się wraz z jego śmiercią. W rzeczywistości można by powiedzieć, że jego wpływ stał się jeszcze silniejszy. Jednym z najbardziej widocznych śladów, które ojciec Pio pozostawił po sobie, jest sanktuarium w San Giovanni Rotondo we Włoszech. To miejsce, gdzie spędził większość swojego życia, przyciąga rocznie setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Sanktuarium to nie jest tylko miejscem modlitwy, ale centrum duchowego, gdzie wierni mogą głębiej doświadczyć duchowości ojca Pio i zaczerpnąć inspiracji do swojego własnego życia religijnego i duchowego.
Oprócz sanktuarium, wpływ Ojca Pio można odczuć poprzez liczne grupy modlitewne, które zostały utworzone na jego cześć oraz przez organizacje charytatywne kontynuujące jego dzieło pomocy potrzebującym. Jego nauczanie i przykład życia są nadal aktualne, inspirując ludzi do głębszego zaangażowania w życie Kościoła oraz do osobistego rozwoju duchowego. Ojciec Pio jest także patronem wielu cierpiących, co dodatkowo podkreśla jego nieustający wpływ na życie wielu osób. Jego zdolności do uzdrawiania i pocieszania tych w potrzebie przekształciły się w trwały testament miłości i współczucia, jakie żywił do ludzkości. W dzisiejszych czasach, kiedy świat staje przed licznymi wyzwaniami, postać świętego Ojca Pio jest przypomnieniem o sile wiary, nadziei i miłości. Jego życie i dziedzictwo kontynuują inspirację dla wszystkich, którzy szukają duchowego przewodnictwa i wsparcia w trudnych czasach, przekonując, że prawdziwa wiara może przekroczyć wszelkie granice i zmieniać życie na lepsze. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej niezwykłej podróży śladami życia i dziedzictwa świętego Ojca Pio. Mamy nadzieję, że to, co usłyszeliście, nie tylko wzbogaciło wasze życie duchowe, ale i zainspirowało do głębszego zgłębiania tajemnic wiary. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii i duchowych przewodników, które regularnie dla was przygotowujemy. Święty Ojciec Pio przewidział wiele wydarzeń, a jedno z nadchodzących, które może mieć znaczący wpływ na nasze życie, zostanie omówione w naszych następnych filmach. Zapraszamy do kliknięcia w poniższy link, aby dowiedzieć się więcej i kontynuować tę fascynującą duchową podróż. Zasubskrybuj nasz kanał, aby na bieżąco odkrywać więcej inspirujących historii jak ta. Kliknij dzwoneczek, by zawsze być na czasie z naszymi najnowszymi publikacjami. Nie pozwól, aby te głębokie przesłania umknęły twojej uwadze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.